Jak na pewno doskonale wiecie, od wielu, wielu lat współpracuję z firmą Asus, dzięki której uprzejmości firmy oczywiście biorę udział w różnego rodzaju wyzwaniach. Więcej za chwilkę będziemy mieli dla Was naprawdę super konkurs, w którym do wygrania będą aż 3 laptopy gamingowe, dlatego koniecznie zostańcie odrobinę dłużej. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj dostałem do swoich rąk kolejny sprzęt do przetestowania, bo oto w moje ręce wpadł najnowszy ich laptop gamingowy o oznaczeniu ROG Strix 18. I o ile samo oznaczenie może niewiele Wam powie, to myślę, że lekko otworzycie oczy, gdy zakomunikuję Wam, że w tym laptopie zmieszczono najnowszego RTX-a 4090, procesor Intel i9-13980HX oraz 32 GB RAM-u DDR5. Więc mam troszkę ból dupy o to, że mimo mojej ostatniej zmiany komputera stacjonarnego, bo włożyłem tam naprawdę fajne bebechy, to jednak laptop w dalszym ciągu jest chyba po prostu lepszy sprzętowo, co też sobie wypróbujemy w różnych grach, w tych, które gram po prostu najczęściej. Ale moi drodzy, abyście nie musieli za długo czekać, we współpracy z Asusem oraz Yarok mamy dla Was konkurs, w którym możecie zgarnąć jednego z trzech laptopów ROG Strix G16. Sprzęt o wartości 10 tysięcy złotych z procesorem Intel Core i7-13650HX, pamięcią 16 GB RAM-u oraz grafiką Nvidia GeForce RTX 4060. Pokażcie swoje najlepsze zagranie w jednej z trzech kategorii: World of Tanks, gry wyścigowe oraz gry Souls-like. Najlepsza akcja z danej kategorii zostanie wybrana przez jednego z ambasadorów, ale żebyście wszystko mieli w jednym miejscu, to w opisie do tego filmu macie link do strony internetowej, na której macie wszyściutko elegancko rozpisane. Jeżeli chodzi natomiast o 18, którą samemu dostałem do testów, to moi drodzy, i9-13980HX, do tego RTX 4090, 32 GB RAM-u, to w tym momencie mieszanka wybuchowa. To, co mnie mocno zaskoczyło, to temperatury, które za chwilkę Wam powiem na przykładzie konkretnych gier, bo dzięki zastosowaniu konkretnego rozwiązania, jeżeli chodzi o układ chłodzenia, ROG Intelligent Cooling, uzyskano nawet o 15 stopni Celsjusza niższą temperaturę na procesorze oraz na karcie graficznej, a to wszystko przez technologię Trifan, pełnowymiarowy radiator, czy też pokrycie wnętrza laptopa przez 7 rurek cieplnych. Do tego sam SCAR 18 zamiast dwóch wentylatorów, tak jak większość laptopów, ma ich 3. Ogólnie rzecz biorąc, łączna powierzchnia rozpraszania ciepła jest w tym najnowszym modelu o 82% większa w porównaniu ze starszym modelem z 2022. Z boku laptopa znajduje się wejście audio, dwa wejścia USB-C, jedno HDMI, wejście na wtyczkę od internetu oraz zasilanie. Tył laptopa to jeden wielki wywietrznik, radiator, wentylator, jak zwał, tak zwał. W każdym razie to właśnie przez tą część wychodzi całe ciepło i ma miejsce ta cała magia związana z chłodzeniem. Z drugiej strony laptopa mamy natomiast dwa wejścia USB. Oczywiście laptop ma też kamerkę. Ekran ważny zarówno w pracy takiej na co dzień, ale przede wszystkim do grania. Mamy tutaj ekran ROG Nebula Display. 240 Hz, 3 milisekundy opóźnienia. Tutaj pod względem gamingowym, tym bardziej FPS-owym dla mnie, fajnie byłoby zobaczyć może kiedyś wersję z opóźnieniem 1 milisekundowym. Jasność szczytowa 500 nitów wraz z Nvidia G-Synciem i matryca 18-calowa QHD o współczynnik proporcji 16 na 10. Laptop, moi drodzy, jest dosyć ciężkich rozmiarów, natomiast bezpośrednio wpływa na to cała architektura. Tutaj jest oczywiście wiele mądrych słów do powiedzenia, co Wam na pewno powiem, a raczej przeczytam. Natomiast laptop ten został w taki sposób zaprojektowany, przede wszystkim jego chłodzenie, aby było ono jak najbardziej energooszczędne, no i żeby laptop się nie przegrzewał, co oczywiście nie sprawia, że ten laptop należy do bardzo cichych, bo nie. Jest to bestia
edycja, nie chcę powiedzieć, że bardzo głośna, bo oczywiście poprzednie części, poprzednie wersje Rockstrixów były jeszcze głośniejsze. Natomiast oczywiście przy pracy na tym laptopie, szczególnie przy podłączeniu go do zasilania, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jednak będzie to pracowało odrobinę głośniej niż normalnie. Oczywiście widzicie w tym momencie, że jest troszkę popalcowana obudowa, która jest matowa, ale laptop jest do pracy, laptop jest do działania, a nie do robienia mu tylko ładnych zdjęć. Jeżeli chodzi o samą klawiaturę, to jest ona membranowa w tym momencie, nie słychać żadnego kliku, natomiast jest to na tyle przyjemny skok, że nie ma tutaj problemu z pisaniem, czy też ogólnie z jakimkolwiek graniem. No dobrze, ale jak ten laptop sprawdza się podczas grania? Na pierwszy rzut oka weźmy sobie Battlefielda 2042 w rozdziałce 2K i wszystkie gry, które wam tutaj pokażę, są oczywiście w rozdzielczości 2K. Wszystkie również są w ustawieniach ultra najwyższych, jakie się da, włącznie z Battlefieldem, który jest strasznie procesorożerny, tym bardziej na tej mapie na 128 osób. No i moi drodzy, jest naprawdę dobrze. 90 FPS-ów, 70 FPS-ów, czasami 100, nie ma żadnych mikrościn, które bardzo często niestety w Battlefieldzie 2042 lubią się pokazywać. Temperatura na karcie graficznej w okolicy 75 stopni, zużycie około 83-90+. Samo zużycie procesora również dosyć niskie, bo około 50-60% przy temperaturach rzędu 80 stopni, co tylko pokazuje, że sam procesor może nie tyle się nudzi, co ma jeszcze bardzo sporo zapasu, jeżeli chodzi o kulturalną pracę. Oczywiście zawsze chcemy, aby w FPS-ach multi mieć tych FPS-ów jak najwięcej, dlatego jeżeli zmniejszycie sobie detale z tych najwyższych z ultra na przykład średnie, bo doskonale wiemy, że w 90% przypadkach te ustawienia graficzne w FPS-ach multi są po prostu niższe, to spokojnie możecie wyciągnąć po 120, 130, a nawet 140 FPS-ów, jeśli tylko troszkę bardziej się w tych ustawieniach pobawicie. Sons of the Forest. Ustawienia ultra 2K, respimy się w środku lasu, a jak doskonale wiemy, w tym lesie no dużo rzeczy się na pewno dzieje. Ogólnie flora i fauna w Sons of the Forest jest bardzo, bardzo piękna, wszystko wygląda bardzo naturalnie. Może aż dziw bierze, że cały czas gdzieś te sarny mi tutaj koło nosa latały, bo jak gram w Nowego Foresta, to nigdy praktycznie nie potrafię na nie trafić. W każdym razie stałe 60 klatek, stałe czasem nawet 70, w zależności od tego, co robimy, ile się dzieje na ekranie. Temperatury i procentowe zużycie bardzo podobne jak do Battlefielda 2042. Natomiast w przypadku takich gier survivalowych i ogólnie dla pojedynczego gracza, dla mnie w tym momencie nie muszę mieć 140, 150 czy 200 FPS-ów. Te 60, 70, 100 w zupełności wystarcza do normalnej, przyjemnej rozgrywki. Forza Horizon 5, jedna z najładniejszych, jeżeli nie najładniejsza gra wyścigowa, utrzymuje stałe 100 klatek, tak uśredniając, bo jeżeli jesteśmy w jakimś mniej zaludnionym terenie, to nawet i stałe 130 potrafimy osiągnąć. Jeżeli jest więcej roślinności, więcej przeciwników, więcej kolizji, to spokojnie ta stówka gdzieś tam na ekranie śmiga, a czasem nawet, jak zresztą widzicie, potrafi być i 120. Hogwarts Legacy. Około 100 klatek na sekundę, 115 w Hogsmeade. Tutaj natomiast widzimy, że procentowe zużycie karty graficznej jest nieco wyższe niż w poprzednich tytułach, ale hej no, gra ogólnie jest jedną z tych naprawdę, naprawdę dobrze wyglądających. Na sam koniec zostawiłem jedną z najładniejszych gier FPS-owych ogólnie, czyli Ready or Not, które także potrafi wycisnąć z komputera siódme poty, tym bardziej na tej mapie, gdzie mamy masę detali, masę świateł, masę odblasków oraz cieni. 120 FPS-ów, 110, 130, temperatury na procesorze rzędu 90 stopni Celsjusza, czyli odrobinę wyższe, natomiast zużycie w granicach 20, gdzie tutaj już karta graficzna ma zdecydowanie więcej do roboty, natomiast jej temperatura nie przekracza 77 stopni Celsjusza. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo dobry i solidny sprzęt i nie ukrywam, że ta wersja laptopa zdecydowanie bardziej mi odpowiada niż chociażby taką, którą testowałem
już jakiś czas temu, konkretnie Zephyrusa z dwoma ekranami o wartości tamten laptop 20 tysięcy złotych, chociaż ten również do najtańszych oczywiście nie należy. To jest po prostu kawał solidnego, high-endowego sprzętu do grania i naprawdę ekstremalnych zadań, jak na przykład montowanie wszelkiego rodzaju materiałów, filmów w podróży, nie w domu, chociaż nie widzę żadnych przeszkód, aby ten laptop mógł robić normalnie za stacjonarkę, bo ludzie też w taki sposób sobie normalnie ogarniają ten temat. A wszystko w naprawdę solidnej i mocnej obudowie. Także moi drodzy, jeżeli chcecie poczytać sobie więcej o tym, jak on wygląda, to w opisie do tego materiału macie link. A teraz co? Zapraszam Was też do wzięcia udziału w naszym konkursie, do wygrania 3 super gamingowe laptopy. Życzę powodzenia, bo też jestem w tym konkursie jednym z jurorów, także mam nadzieję, że miło mnie zaskoczycie. Lecę grać. Na razie.